Od zasiewów do żniw nie każdy będzie żyw. Diabli by to wszystko wzięli. Alba! Nie podoba mi się to. Udało się! Wycofajcie się do tunelu, teraz! Połączonym siłom udało się utrzymać Stare Miasto na tyle długo, by Damroka powiła królowi syna. Był zdrowy i silny. Kiedy położna klepnęła go w plecy, wrzasnął tak głośno, że przekrzyczał. Dziękuję ci. Gdyby nie ty, czarni by nas wyrżnęli do nogi. Chciałabym powiedzieć, że nic mi nie jesteś winien, ale Pomocy? Przecież widzisz. Wycofać? Gdzie? Czarni zajęli ci cał... Do Redanii. Przyjmą mnie... I co dalej? Będziesz tam siedział i patrzył, jak kuglarz żongluje jabłkami, kiedy czarni ściągają do Edirny swoich osadników? Mewe... Trzeba wiedzieć, kiedy się przegrało, a kiedy przypuścić kontratak. Rok, dwa, wtedy uderzymy. Cóż, rób jak uważasz. A ty? Ja tak nie potrafię. Więc... Walczyć dalej, aż wygram. Albo czarni rozniosą... Bogowie. Póki żył, nie narzekał. A teraz poważnie, Demavent. Powiem żołnierzom, że kto chce, może iść z tobą i walczyć dalej. Ale poza tym... Znasz takie powiedzenie? Znam. To i wiele innych. Ale zamiast ludowych mądrości wolałabym usłyszeć... A tak, że tydzień drogi stąd jest Mahakam. I tysiąc... Tak. Gdyby tylko nie były sławetnie obojętne wobec ludzkich konfliktów. Nie udzielą mi... Chyba, że pokażesz im to. Ołowiany pierś... Nie mówię, że przyjmą cię z otwartymi ramionami. Cóż, nie pogardziłabym krasnoludzkimi... Świetnie. Dam ci przewodnik. Tak, wasza wysokość. Wiele razy byłaś ze mną w Mahakamie. Znasz ichniejsze drogi. Chcę, żeby... To będzie zaszczyt, wasza wysokość. Wyślę przodem posłańców, żeby krasnoludy oczekiwały waszego przybycia. A póki co, powodzenia, Mewy. Mam nadzieję, że któregoś dnia to my zatańczymy na kurhanie cesarza Emhyra. Dobrze, ale to ja będę prowadzić. Oczywiście. Żegnaj, królowo. Mewę opuszczała Aldersberg w złym nastroju. Demavent, zamiast udzielić obiecanej pomocy, odesłał ją do Mahakamu. Drogę na zachód oświetlały najpierw łuny płonącego miasta, a potem dogorywające zgliszcza przydrożnych wsi. Wiadomo już było, że wojna z Nilfgaardem rozgorzała na dobre. Każdy nieznajomy traktowany był jak wróg, a gościnni zazwyczaj Edirnczycy zatrzaskiwali drzwi na głucho. Nastroje w oddziale były posępne i nie poprawił ich nawet widok majaczących w oddali gór. Wędrując przez popioły, Mewę wkraczała na ziemię krasnoludów.
Czarna Rajla poprowadziła królową i jej drużyna stromymi górskimi ścieżkami ku siedzibie krasnoludów Mahakamowi. Pośród ośnieżonych szczytów ktoś już na nich czekał. Rajla! Przyprowadziłaś obcych! Gabor, poznaj Mewę, królową Lirii i Rivi. Królową? Ho-ho! W takim razie... Jednak zanim krasnolud dokończył zdanie, niebo przeciął ciemny kształt. Wszyscy zadarli głowy i ujrzeli przelatującego smoka, mknącego w stronę góry Karbon. To Keltulis! Nie zrobi nam krzywdy! Krasnolud, najwyraźniej nawykły do takich widoków, pierwszy przerwał milczenie. A teraz siadajcie, bo potrawka stygnie. Ale ten smok... Cudo, prawda? Aż żal, że gady są na wyginięciu. Nie powinieneś się raczej troszczyć o swoich pobratymców? Mahakam zaraz stanie w ogniu. A gdzie tam? Keltulis jest całkiem nieszkodliwy. Mieszka z nami od pokoleń. Królowo, ile łyżek nalać? Żadnej. Dziękuję za poczęstunek, mości krasnoludzie. Po prostu Gabor. Gabor jest przedstawicielem jednego z najważniejszych mahakamskich klanów, Zigrinów. Jest swego rodzaju przewodnikiem dla ważnych gości. Miło mi. Jak mówiłam, dziękuję za poczęstunek, ale nie mam teraz czasu na biesiadowanie. Muszę jak najszybciej zobaczyć się z twoim władcą. No, nie obraź się, ale starosta Bruverhawk stroni od spotkań z ludźmi. Nawet koronowanymi. Ale jeśli sporządzisz dla niego pismo, mogę... Demavent oddał królowej swój sygnet. A, to co innego. Niewielu ludziom pozwalamy przekroczyć granicę Mahakamu. Nawet ci, których w końcu wpuszczamy, muszą zostawić broń przy pierwszej bramie, a drugą mijają w opasce na oczach. Ale ty przybywasz z ołowianym pierścieniem, symbolem przyjaźni i zaufania. Dlatego przyjmiemy cię jak swoją. Starosta jest w tej chwili w przełęczy, na gospodarskiej wizycie. Chodźcie, zaprowadzę was. Mimo że Gabor był o dwie głowy niższy od liryjskich piechurów, bez trudu poruszał się w sięgającym mu wyżej pasa śniegu, podczas gdy ludzie ślizgali się po oblodzonych skałach. Mewę i Rajla zostały z tyłu porozmawiać na osobności. Myślałam, że nie lubisz nieludzi. Tak długo, jak żyją u siebie, w niczym mi nie przeszkadzają. Nie lubię tylko tych, którzy pchają się do naszych miast. Do wojska, cechów, urzędów. Niektórzy doskonale się asymilują. Do czasu. Kiedy przyjdzie co do czego, zawsze wbiją człowiekowi nóż w plecy. Ten pierścień... Skąd Demavent go miał? Dostał go od samego starosty. Dawno, z 10, może 15 lat temu. Za co? Musiałaś słyszeć tę historię, pani. Król Foltest, który formalnie jest seniorem Mahakamu, uznał, że zgodnie z prawem lennym zacznie ściągać stąd podatki. Wysłał poborców. A krasnoludy rozebrały ich do rosołu, wsadziły do beczek po piwie i puściły w dół zbocza. Ajajaj, Foltest musiał się zeźlić. Nie inaczej. Już się szykował, żeby posłać w góry karną ekspedycję, ale Demavent odwiódł go od tego pomysłu. Starosta przekazał mu w podzięce pierścień. No tak, teraz rozumiem. Uratował Mahakam przed rzezią. Wasza wysokość... Jeśli Demavent kogoś uratował, to Foltesta i Temerczyków. Zaraz zobaczysz mahakamskie twierdze, pani.
człowiek ich nie zdobędzie. Nigdy. To skąd ta wdzięczność starosty? Bruwer dobrze wiedział, że kiedy krasnoludy rozbiją Temerczyków, ci zemszczą się na nieludziach mieszkających w Temerii. To ich tak naprawdę uratował Demavent. Dalekowzroczny ten cały starosta. I cwany jak stary lis. Kiedy będziesz z nim rozmawiać, pani, waż każde słowo. Rajla, dziękuję za twoją pomoc. To honor walczyć u twego boku, pani. Honor, z którego nie chcę rezygnować. Król Demavent polecił mi zaprowadzić cię do Mahakamu, ale nie wydał mi instrukcji, co robić dalej. Dlatego, póki nie otrzymam od niego dalszych rozkazów, chciałabym służyć pod twoją komendą. Oczywiście, Rajla. W takich czasach nie wzgardzę żadną pomocą, a już szczególnie twoją. Dziękuję, pani. A teraz ruszajmy. Ciekawa jestem tego Bruwera Hoga. Pani, mam wiadomości tylko dla waszych oczu.